Elżbieta Murawska, witam i zapraszam na kolejny przegląd tygodnia Radia 5, a w tym wydaniu powiemy o tragedii, która wydarzyła się w miniony piątek koło Raczek. Do studni wpadł mieszkaniec posesji. Strażacy zadysponowani na miejsce również wpadło do tej studni. Sprawdzimy, kto w tym roku wygrał festiwal Muszelki Wigier. Każde muszelki są lepsze, w mojej ocenie. Oraz pokażemy wypadek szybowca w Suwałkach. Lotowi nic się nie stało, nie stwierdzono do tego momentu żadnych obrażeń. W miejscowości Jankielówka, gmina Raczki, w piątek w 40-metrowej studni utonęły 3 osoby, w tym 2 strażaków ochotników. Do wypadku doszło około godziny 15:20 na jednej z posesji. Do studni wpadł 23-letni mężczyzna. Na ratunek poszkodowanemu ruszył jego brat i 2 strażaków ochotników z OSP Raczki. Na miejsce przybyli też strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, którzy przystąpili do akcji ratunkowej. Zdołali oni wyciągnąć ze studni tylko brata poszkodowanego. Jest w stanie ciężkim. Pogotowie zabrało go do szpitala. 2 strażaków ochotników, 28-latek i 53-latek oraz 23-latek, utonęli. Doszło do tragicznego zdarzenia. Do studni wpadł mieszkaniec posesji. Strażacy zadysponowani na miejsce próbowali jak najszybciej udzielić pomocy. Niestety 2 ratowników również wpadło do tej studni. Ukraińska Radość oraz Kwartet z Bielska Podlaskiego, zwycięzcami Muszelek Wigier 2013, oba zespoły, tak jak przed rokiem, zdobyły Grand Prix festiwalu. Tegoroczna edycja, jak mówi Bożena Kamińska, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury i organizator konkursu, była wyjątkowa. Nowe, przestronne miejsce, rekordowa liczba uczestników i bardzo wysoki poziom wymienia. Każde muszelki są lepsze w mojej ocenie. Jestem przekonana, że festiwal co roku ewaluuje, wyciąga wnioski, a przede wszystkim jest lepszy dlatego, że nie martwimy się o pogodę po raz pierwszy od 13 lat. Jesteśmy w dużym, nowoczesnym obiekcie, gdzie możemy przeprowadzić koncert galowy. Na scenie jak co roku zaprezentowali się soliści, zespoły wokalne oraz taneczne w kilku kategoriach wiekowych. Jury miało trudny orzech do zgryzienia. Ostatecznie przyznało kilkadziesiąt złotych, srebrnych i brązowych muszelek. Wiele z nich zostanie w Suwałkach, bo wśród laureatów znalazły się m.in. miejscowe zespoły Dotyk, Beciaki, Flex czy Świetliki. Największe wyróżnienia trafiły jednak do Doniecka i Bielska Podlaskiego. Barwnie przebrane dzieci z Ukrainy nie kryły radości tuż po zejściu ze sceny. Czuję się fantastycznie, to bardzo przyjemne i trudno opisać to szczęście. To nie jest nasze pierwsze Grand Prix, ale i tak jest wyjątkowo i bardzo przyjemnie. Julita Kotowicz z zespołu Kwartet przyznaje natomiast, że dziewczyny występują także solo, ale swoją pierwszą płytę chcą wydać jako zespół. Na Muszelkach występujemy już 11 raz, a z nagrody ogromnie się cieszymy, dodaje. Jesteśmy bardzo zaskoczone, czujemy się świetnie po występie i bardzo się cieszymy z naszej nagrody. Naprawdę to jest festiwal na bardzo wysokim poziomie. Nie odbył się w sobotę wieczorny koncert szwedzkiej wokalistki Velvet Wełku. Plany organizatorom 8. ogólnopolskiego festynu rodzinnego pokrzyżowała burza, która przeszła nad miastem. Jednak przez cały dzień słoneczna pogoda sprawiła, że przez plac Jana Pawła II przewinęło się kilka tysięcy osób. Elska Caritas przygotowała dla najmłodszych szereg atrakcji. Były dmuchane place zabaw, gry i zabawy zręcznościowe, czy konkursy z cennymi nagrodami. Ełczanie na festyn przyszli całymi rodzinami. Malowałam się, byłam przy fontannie. Bardzo ważne dla dzieci. To jest raz w roku Dzień Dziecka, także powinno być częściej. My pochodzimy z Pisza, u nas takiego czegoś nie ma na przykład. Przyjechaliśmy aż z Pisza tu do Ełku. Przez wieczorną burzę i silny wiatr, który zrywał między innymi namioty ustawione na placu Jana Pawła II, organizatorzy zdecydowali się na odwołanie koncertu szwedzkiej wokalistki Velvet. Jak powiedziała naszemu reporterowi piosenkarka tuż po przyjeździe do Ełku, w Szwecji Dzień Dziecka świętuje się podobnie jak w Polsce. Czuję się tu bardzo dobrze i cieszę się, że w końcu jestem w Ełku. Dzień Dziecka w Szwecji wygląda tak samo jak w Polsce. Najważniejsze jest, by dzieciom okazywać miłość, by czuło się dobrze i świetnie się bawiły. Byłam w Polsce wiele razy, wasz kraj traktuje jak drugi dom. Pozdrawiam Radio 5. Rozczarowania z załamania pogody nie krył ksiądz Dariusz Kruczyński, dyrektor Caritas diecezji jełckiej. Jednak jak przyznał, bezpieczeństwo uczestników festynu było najważniejsze. Wieczorem to czasami kaprysy czyni pogoda i tak to dzisiaj się stało. No trudno.
myśleliśmy, ale myślę, że ważniejsze było to, że dzieci miały wielką radość i słońce, a dorośli troszeczkę muszą mieć cierpliwości więcej. Jednak nie zabrakło mieszkańców, którzy pomimo niesprzyjającej pogody zostali na placu Jana Pawła II, oczekując na koncert Gwiazdy Wieczoru. Nic się nie stało! Nic się nie stało! Chcemy koncert! Chcemy koncert! Normalnie też nam nie pozwolił! Tak, chcemy koncert! Chcemy! Pamięci błogosławionych Marianny Biernackiej, siostry Julii Rapi oraz siostry Kanizji Mackiewicz poświęcono sympozjum naukowe, które odbyło się w środę w Ełku. W trwającym roku wiary powinniśmy w sposób szczególny przyjrzeć się tym osobom, które poświęciły swoje życie Bogu, powiedział Radiu 5 biskup diecezji ełckiej ksiądz Jerzy Mazur. To jest czas łaski dany nam od Pana i też w tym czasie winniśmy wszyscy odzyskać radość, która płynie z wiary i entuzjazm dzielenia się wiarą. I Kościół okazuje nam w tym roku wiary tych, którzy przeszli przez życie jako świadkowie wiary. Byli to apostołowie, byli to wielcy misjonarze. Takim świadkiem wiary ma być m.in. pochodząca z Lipska błogosławiona Marianna Biernacka. Kobieta oddała życie za swoją synową i jej nienarodzone jeszcze dziecko. Została tym samym patronką teściowych. Kolejnym przykładem niesienia świadectwa wiary mają być błogosławione nazaretanki Julia Rapiej i Kanizja Mackiewicz. Ich sylwetki przybliżył ksiądz Tadeusz Białous. Jak mówił, całe ich życie było dążeniem do świętości. Zawsze możliwe jest osiągnięcie świętości w życiu człowieka. I tak jak siostra Sergia nie miała żadnego wykształcenia, nie umiała pisać, słabo, bardzo słabo czytała. Rodzina, strażacy i tłumy mieszkańców pożegnali wraczka Grzegorza Barszczewskiego i Jarosława Dzienisiewicza, strażaków, którzy zginęli podczas akcji ratunkowej w Jankielówce. Mieli 53 i 29 lat. Drodzy moi, i przyszedł czas, teraz, tutaj, w Raczkowskiej świątyni, że dobiega kres życia ludzkiego i my stajemy wobec wielu pytań, które kłębią się i w naszym umyśle, i w naszym sercu. Ale kiedy wyjdziemy z tej świątyni, musimy być zdecydowanie mocniejsi, bardziej świadomi. Szybowiec spadł na łąkę przy ulicy Lotniczej w Suwałkach. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Do zdarzenia doszło w środę po południu, kiedy około 55-letni suwalczanin wykonywał oblot techniczny swojego prywatnego szybowca. W pewnym momencie stwierdził niesprawność maszyny, więc skierował szybowiec na łąkę, a sam wyskoczył na spadochronie, powiedział Radiu 5 Waldemar Złotnik, dyrektor Suwalskiej Szkoły Lotniczej. Pilot musiał opuścić szybowiec ze względu na niesprawność stwierdzoną podczas lotu. Wylądował na spadochronie, zrobił to bezpiecznie, również szybowiec skierował w bezpieczne miejsce, szybowiec uległ uszkodzeniom, natomiast pilotowi nic się nie stało, o własnych siłach stał i nie stwierdzono do tego momentu żadnych obrażeń. Śmieci w Czarnej Hanczy jest coraz mniej, twierdzą strażnicy z Wigielskiego Parku Narodowego. W
Po raz kolejny pracownicy WPN-u wzięli udział w akcji sprzątania i udrożniania rzeki. Wszystko po to, by na początku sezonu nawigacyjnego Czarna Hańcza była w pełni drożna i czysta. Karol Korsakowski, komendant straży, liczy, że tak mało śmieci będzie również na zakończenie sezonu turystycznego. Jak zapewnia jednak, Czarnej Hańczy nie zaśmiecają jedynie przyjezdni. Od powstania Wigierskiego Parku Narodowego tutaj sprzątamy i rokrocznie, tak samo i w tym roku właśnie jest ta akcja. No i również pod kątem sprzątania, ale i drożności rzeki Czarnej Hańczy. Śmieci jest ogólnie coraz mniej, ale jeszcze jest. I turyści, i miejscowi. Czyli nie ma reguły? Nie ma ogólnie reguły. Spływy płyną, coś tam każdy wyrzuci. Mieszkańcy, myślę, że po troszku też swoje dokładają. Dziś strażnicy wyławiali głównie puszki po piwie, opakowania po żywności. Czasem jednak znajduje się pozostałości po kajakach, a nawet części rowerów. Kolejne zorganizowane akcje sprzątania rzeki odbędą się wiosną przyszłego roku. To wszystko w tym wydaniu Przeglądu Tygodnia Radia 5. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.